18, Jackiewicz Rafał. Numer 2, Łaniucha Wojciech. Uważaj, jest blech. Nie dać! Pójdź, no! Spotkania. Bramkę dla zespołu białogardzkiej Iskry zdobywa grający z numerem 5 Mateusz Przybysz.
Już. Jeszcze, jeszcze wyż. Nie, na niego. Szeroko. Uderz. Spotkanie kończy się wynikiem 7-1 dla białogardzkiej Iskry. Dziękujemy piłkarzom obu drużyn za widowisko. No tak, nie spodziewałem się aż takiego wysokiego wyniku. Wiem, że stać chłopaków na bardzo wiele, ale drużyna Biesiekierza to jest czołowa drużyna naszej ligi. A tutaj nasi zawodnicy strzelili temu zespołowi aż 7 bramek, zagrali naprawdę kapitalny mecz. W tej rundzie jak wygrywaliśmy, to wygrywaliśmy przeważnie jedną bramką. Przeważnie te bramki traciliśmy jako pierwsi, a dzisiaj ten mecz naprawdę mi się podobał. Od początku do końca był pod naszą kontrolą. Bardzo dobrze zagraliśmy zarówno w obronie, jak i w ataku. Były bardzo płynne akcje, graliśmy właśnie dołem po ziemi. Dodatkowo bramki, które strzelaliśmy, były po takich akcjach kombinacyjnych. Te 2 czy 3 bramki to naprawdę ozdoba spotkania. Ta bramka, którą strzelił Marcin Lewandowski czy Rafał Jackiewicz, naprawdę bramki z najwyższej półki. No i cieszymy się z tego awansu. Już 4. sezon gramy w tej lidze i nareszcie przyszedł awans. Zawsze gdzieś tam kilku tych punktów brakowało. Teraz drużyna po 3 latach już się mocno zgrała. Nasza kadra jest szeroka, chłopaki tutaj tworzą dobrą atmosferę. No i to się przekłada na dobre wyniki w spotkaniach. Stąd właśnie te dobre nasze rezultaty i awans. Tak się bawi, tak się bawi, Iskierka! Tak się bawi, tak się bawi, Iskierka! Tak się bawi, Iskierka! 4. liga, 4. liga, Iskierka!